Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Michalik, jestem pracownikiem Zakładu Sztucznej Inteligencji Katedry Inżynierii Wiedzy na Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Poza tym, że jako naukowiec zajmuję się sztuczną inteligencją, wcześniej równolegle inżynierią oprogramowania, czyli głównie może w moim przypadku dotyczyło to budowy translatorów systemów operacyjnych, co niewątpliwie pomogło mi z kolei w rozwinięciu umiejętności praktycznych w zakresie takiego twardego programowania na niskim poziomie. Mówię nie o niskim poziomie, oczywiście jakościowym, mam nadzieję przynajmniej, natomiast kategoryzując języki programowania. I pewna wizja, którą miałem, to było połączenie praktyki, czy teorii i praktyki. Uznaję, że informatyka jest nauką stosowaną i mając już pewien zbiór wiedzy teoretycznej, no, to się nigdy nie kończy, oczywiście to jest taki proces audytywny, gdy no, ciągle ją aktualizujemy, dodajemy i coś tam zapominamy, ale coraz więcej w nas zostaje tej wiedzy teoretycznej. Moim celem było zbudowanie w Polsce czegoś w zakresie sztucznej inteligencji i to się udało. Może tak, ponieważ tu już wchodzę powoli w opowiadania takie, idące trochę dalej niż zwykłe przedstawienie się, a powoli przez przechodzenie do sztucznej inteligencji. Proszę Państwa, ponieważ ja uległem nie tak dawno bardzo poważnemu wypadkowi, w związku z tym pozwolą Państwo, że będę, czego nie miałem w zwyczaju nigdy, mówił do Państwa siedząc, dobrze? Natomiast z drugiej strony jest to konieczne, ponieważ przygotowałem prostą taką prezentację, która pewne rzeczy ułatwi mi przedstawić, na zasadzie jeden przykład czy jeden obraz wart tysiąca słów. Także jeśli pozwolą Państwo, to ja teraz już będę w tej formie mówił. I co to było takiego? Otóż około 1989 roku, po kilku latach budowy systemów z zakresu sztucznej inteligencji, to się gdzieś zaczęło w okolicach 83-84 roku, może do tego wrócę jeszcze, od budowy translatora do manipulacji na zbiorach rozmytych. Ponieważ ja mam informację, że nie wszyscy z Państwa są zorientowani czy to w logice, czy informatyce, w związku z tym postaram się pewne kwestie wyjaśniać, a pewne sprawy omijać tak, żeby ten mój skromny wykład miał coś z misji popularyzacji sztucznej inteligencji, że ta misja przyświeca mi od samego początku. Zbiory rozmyte to jest dział matematyki w istocie. Dotyczy, krótko mówiąc, przynależności do zbioru, tak najprościej tłumacząc, niespecjalistom. W klasycznej teorii mnogości coś należy do zbioru, albo coś nie należy do zbioru. Na przykład zbiór bezrobotnych. Ktoś jest bezrobotnym, albo ktoś nie jest bezrobotnym. Nie może być tak i tak. Natomiast w przypadku zbiorów rozmytych okazuje się, że przynależność do zbioru można wartościować. Czyli coś należy w pewnym stopniu do danego zbioru, pewne rzeczy bardziej, drugie mniej. No na przykład, dotyczy to w szczególności pojęć lingwistycznych,
i tu nawet jest takie pojęcie, to jest termin, kategoria tej dziedziny matematyki, matematyki teorii zbiorów rozmytych, jak zmiana lingwistyczna. Powiedzmy, że mamy zbiór wysokich osób. Czyli osoba, która ma 1,40 m, może należeć do tego zbioru, ale w stopniu, w przedziale powiedzmy 0 do 1, on jest tak unormowany, to jest w stopniu 0,1. Ale osoba typu Michael Jordan, no to już na pewno będzie w stopniu 1, prawda? I to będzie taka krzywa esowata, która będzie opisywała tę przynależność. Czyli nie jest to relacja binarna. Należy, nie należy, tylko należy z tak zwanym współczynnikiem czy stopniem przynależności. I to jest istota zbiorów rozmytych. Warto o niej również powiedzieć dlatego, że sztuczna inteligencja, którą za chwilę sobie zdefiniujemy, między innymi coś mocno wykorzystuje pewne elementy tej dziedziny. Bowiem sama sztuczna inteligencja w pewnym zakresie jest silnie interdyscyplinarna. Ale zanim będę kontynuował, jak to było dalej, żebyśmy mieli niejako wspólny język. Mnie się bardzo podoba definicja profesora Feigenbauma z USA. Ona jest bardzo naturalna, bardzo prosta, nie nazbyt jakoś tak przenaukowiona, jeśli można się tak wyrazić. Mianowicie przez sztuczną inteligencję rozumie się systemy, które w swoim działaniu ujawniają pewne cechy, które w przypadku ludzi jesteśmy skłonni uważać za przejaw inteligencji naturalnej. Czyli na przykład wnioskowanie logiczne, rozumowanie, rozpoznawanie obrazów i przetwarzanie obrazów, rozpoznawanie mowy, przetwarzanie mowy, uczenie się i wiele tego typu aspektów naszej inteligencji. Jak wiemy, ona jest na pewno wielokryterialna i trudno jest sprowadzić do jednego prostego miernika typu IQ. Zostawiając kwestię IQ, to jest osobny temat, wydaje mi się, że ta definicja ma dwa walory. Po pierwsze, bardzo prosty w sumie sposób określa to, czym ta dziedzina się interesuje, ale z drugiej strony właśnie te składowe, które są wymieniane i można ich wymienić więcej, określają również podobszary specjalistyczne w zakresie sztucznej inteligencji. Do różnych z nich wykorzystuje się różne metody, a zatem korzystamy trochę z matematyki, wspomniałem właśnie o tych zbiorach rozmytych i teraz to nabiera pewnego dodatkowego znaczenia. Logiki, aczkolwiek mamy też poza klasyczną logiki nieklasyczne i wśród nich również jest logika rozmyta, czyli nie dwuwartościowa, ale uwaga, proszę Państwa, logiki nie, bo to jest bardzo istotna sprawa, zwłaszcza gdy obejrzałem dwie jakieś prezentacje w internecie na YouTube, gdzie ktoś rozpoczął swoją prelekcję od takiego stwierdzenia, a to nie jest tylko jedna ta osoba, na którą ja przypadkiem trafiłem, bo jak Państwo wiedzą, YouTube podpowiadam różne rzeczy, że sztuczna, czy też prawda jest czymś takim, że możemy mówić, że każdy ma swoją prawdę. I ten pan rozpoczął swoją prelekcję w internecie od tego, że słuchajcie, każdy z nas ma swoją prawdę. To był moment, w którym po prostu zamknąłem okienko. Nie ma czegoś takiego. Prawda jest jedna i obiektywna. Tak jak fałsz, który jest przeciwieństwem prawdy.
cała nauka jest w istocie dochodzeniem do prawdy. Z błędami, pomyłkami, idziemy dwa kroki do przodu, czasami się cofamy, żeby pójść potem inną drogą. Niemniej jednak cały czas chodzi o to, żeby mieć na uwadze cel, czyli jakąś hipotezę, która będzie potwierdzona bądź obalona, ale jeśli będzie potwierdzona, to będzie potwierdzona obiektywnie, będzie prawdziwa. Także to się wywodzi z różnych środowisk, taki pogląd. Ja nie chcę tego teraz roztrząsać, na pewno trochę ezoteryków i innych takich, o których nie warto tu nawet szerzej wspominać. Przynajmniej ja czegoś takiego nie uznaję. Proszę Państwa, wracając teraz do jakby kontynuacji mojej osoby, bo chciałem zacząć od tego, by później właśnie osobom, które być może mają pierwszy kontakt z tematyką sztucznej inteligencji, zwłaszcza w tym wymiarze praktycznym, móc Państwu coś pokazać, tylko najpierw parę właśnie zdań wprowadzenia. To takie bardzo skrócone kalendarium jakby tego, co robiłem. Czyli mamy tutaj zbiory rozmyte, fuzzy sets. Później zainteresowałem się logiką obliczeniową i programowaniem w logice. I w tym okresie 85-87 zbudowałem pierwszy wtedy w Polsce system sztucznej inteligencji należące do klasy systemów ekspertowych. One do dziś mają zastosowanie, a o zastosowaniach parę zdań oczywiście później jeszcze powiem. On się nazywał PC Expert, bo tak jest, że każdy jakiś większy system ma z reguły swoją nazwę. Później, 88 rok, wspólnie z przyjacielem z Warszawy, który jest elektronikiem, zbudowaliśmy system do diagnostyki produkcji układów scalonych w CEMI i TE. No CEMI zdaje się już niestety nie istnieje, ale i TE istnieje. To jest proces dość złożony i tam jest wiele parametrów. Krótko mówiąc, wcześniej kontrolujący proces wykrył odchylenie od normy pewnych parametrów, tym mniejszy był tak zwany odpad, czyli można powiedzieć dosłownie płytki krzemy szły na przemian, czyli duże straty. Natomiast jeśli to było w czasie rzeczywistym kontrolowane przez system, bo człowiek nie był w stanie przeanalizować 100 parametrów i ich tam wzajemnych korelacji, to taka szansa była. I to jest ten system o takiej nazwie przypominającej trochę Jamesa Bonda, diagnosta MC14007. Zgłoś się, tak, i to się wzięło stąd, że między innymi te układy scalone, to jest teraz odtajnione, wtedy to było trochę, powiedzmy, przykryte, typ tego układu scalonego, no właśnie ten układ scalony był diagnozowany. I wspomniałem o tej swojej takiej wizji naukowej, swoim pomyśle na swoją działalność i pewnego rodzaju temperamencie naukowym, czy jakkolwiek to nazwać, żeby połączyć silnie teorię z praktyką. Tylko jak to zrobić? Oczywiście i wtedy były granty, no bo tu widać lata. Ja nie jestem najlepiej usposobiony do grantów, one mogą być uzupełnieniem. Natomiast drugą przeszkodą z grantami jest coś takiego, że proszę zobaczyć przedziały. Chodzi mi tu o system PC Shell i założoną przeze mnie firmę iTech gdzieś na przełomie 89 i 90 roku. Pierwsza tego typu firma i do tej pory w sumie jedyna w Polsce i jedna z niewielu w Europie, myślę. Otóż proszę zauważyć, że to jest 20 kilka lat działalności i ciągłej rozbudowy
dość skomplikowanego, żeby nie powiedzieć bardzo skomplikowanego oprogramowania, bo zaledwie małym fragmentem na przykład był tam zaprojektowany przeze mnie język programowania i translator. Każdy, jeśli są na sali informatycy, to zdają sobie sprawę, że translatory no, na pewno są pracochłonnymi rodzajami oprogramowania. No, i dlatego wspomniałem o inżynierii i oprogramowaniu, dlatego te kwestie tego rodzaju programowania mnie bardzo pasjonowały i ułatwiły w sumie zbudowanie te nabyte pewne umiejętności praktyczne i inne teoretyczne tego typu systemu, bo on tam ma wiele innych modułów, nie ma czasu, żeby o tym mówić. Oczywiście jestem gotów odpowiedzieć na każde pytanie, jeśli kogoś zainteresuje, a przy okazji będę miał tu upominek dla Państwa uczelni, ale to za chwilę. Upominek to znaczy coś bezpłatnego oczywiście. Był to znowu, pozwolę sobie to podkreślić, z kilku powodów. Jeśli ktoś mnie zapyta, dlaczego po raz rzadko może jakoś tak nieskromnie to podkreślam, to odpowiedziałbym, ale pominę to. Powiem tylko tyle, że był to znowu, do tej pory jest pierwszy tego typu system w Polsce, ten PC Shell i pierwszy prawdopodobnie w Europie. Czyli Polacy nie gęsi. Tak? I swoje systemy ekspertowe mają, tylko to był system hybrydowy. Co to jest hybrydowy? No, najprościej łączony, mieszany. Otóż to był czas, bo to trzeba znać też jakby pewną perspektywę historyczną. Ja to wszystko przeżywałem, więc znam to z autopsji. W Polsce w tym czasie o systemach ekspertowych się nie pisało, o sztucznej inteligencji się nie pisało za bardzo. Trochę na konferencjach, byłem zresztą na pierwszych w Polsce konferencjach. One zgrupowały kilkanaście osób, jak pamiętam, na początku, potem się rozwijały. Otóż od początku sztucznej inteligencji można ją oczywiście dzielić na różne sposoby, ale dominowały dwa paradygmaty. Mianowicie symboliczny, czy jak wolą niektórzy, symbolicystyczny i koneksjonistyczny. Ten pierwszy można kojarzyć trochę z indukcją i tego typu algorytmami indukcyjnymi, ale przede wszystkim kojarzono to z inżynierią wiedzy i systemami ekspertowymi. A drugi, niemal antagonistyczny, bo te dwa środowiska rzeczywiście były momentami nawet poróżnione troszkę, to było podejście koneksjonistyczne, czyli przetwarzanie rozproszone. Te dwa pojęcia troszkę się wiążą. I tu jakby takim sztandarowym, inaczej, sztandarową, przepraszam, klasą systemów tego typu były systemy zapewne, o których każdy z Państwa słyszał, czyli sztuczne sieci neuronowe. I teraz to było przedstawiane, jeśli było w ogóle przedstawiane gdziekolwiek, to na zasadzie takich dywagacji o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Czyli bez sensu zupełnie. Znaczy, w moim przekonaniu wtedy to było bez sensu. I po analizie takiej teoretycznej okazało się, że jedna klasa systemów, czyli systemy ekspertowe, i druga klasa systemów, czyli sztuczne sieci neuronowe, mają swoje plusy dodatnie, tak, i swoje wady. I chodziło mi o to, by dokonać pewnej synergii. Czyli połączyć mocne strony jednej technologii i drugiej i w ten sposób usunąć słabości jednej i drugiej technologii. Ale to nie mogła być tylko sztuka dla sztuki, więc chodziło również o to, żeby znaleźć jakiś sens realnego zastosowania.
No i okazało się, że takich możliwości, czy takich sytuacji, gdy połączenie tych dwóch elementów z tych dwóch różnych paradygmatów ma sens. Ma sens w zastosowaniach praktycznych. Nie wszystkich, oczywiście nie w każdej firmie, nie w każdym hipermarkecie i tak dalej, i tak dalej. Nie ma czasu, by tego wątku szerzej tutaj omawiać, chyba że ktoś później zapyta choćby o jeden przykład, to z przyjemnością odpowiem. I ten, w związku z tym musiałem zbudować też jedną z pierwszych wtedy sztucznych sieci neuronowych w Polsce o nazwie Neuronix. Co było to interesujące, że zarówno system ekspertowy PC Shell i sieć neuronowa Neuronix miały wspólny język, powiedzmy, reprezentacji wiedzy i w tym częścią tego języka reprezentacji wiedzy był taki zaledwie jako fragment tego języka, czyli to jest fizycznie nadal to działa i działa na większości polskich uczelni. Ten system, ten pakiet w tej chwili. Otóż te elementy wymagały pewnego umiejętnego połączenia, żeby był przepływ wiedzy z systemu ekspertowego do sieci neuronowej i w drugą stronę. I żeby to było sprawne, szybkie, sensowne i wygodne w użyciu, w zastosowaniu praktycznym. I to się, mam wrażenie, udało. To był czas 1994, gdy właściwie wychodziły książki na Zachodzie, takie dywagujące o systemach hybrydowych, natomiast nie było tam, nie znalazłem opisanego konkretnego systemu w Europie o tego typu architekturze, także no, kolejne pierwszeństwo. Zostawię moją skromną osobę, ale powiedzmy polskiej informatyki, o. Bo tak na to potrzeba patrzeć, że nie tylko byliśmy, przy całym szacunku, eksporterami ogórków do Niemiec kiedyś tam, tak, to ma ogromną wartość, ale nie tylko. Kiedyś to określenie miało pewien dwuznaczny sens. Jednocześnie dobudowałem kolejne systemy i praktycznie to trwało gdzieś do 2008 roku, ponieważ to było kilka dużych, nawet bardzo dużych systemów, to powstał z tego pakiet oprogramowania sztucznej inteligencji, który nazwałem Sphinx, ze względu na swoje zainteresowania piramidami egipskimi. Tymi w Gizie. A dokładnie tą tak zwaną Cheopsa, aczkolwiek ona według mnie nie jest piramidą Cheopsa. Czyli taką prywatę tutaj uskuteczniłem w wyszukaniu nazwy. Nazwa notabene jest bardzo ważna. W odniesieniu do informatyki, samochodów i tak dalej. Dużo później, gdy przestałem już rozwijać ten pakiet, aczkolwiek on jest na tyle dojrzały, że mimo upływu pewnego czasu, on nadal jest w zastosowaniu, otrzymuje pewne zapytania, prośby z Polski. No i tu właśnie z tym jest związana pewna taka skromniutka niespodzianka dla Państwa. To już w takim razie powoli odtajnia, na czym to polega. Zająłem się eksperymentami z logikami. To znaczy, to jest dalej podejście symboliczne z kolei, bo sieci neuronowe to jest to podejście koneksjonistyczne, aczkolwiek w pakiecie zaraz pokażę, co tam chodziło w rachubę, w skład, przepraszam. Zacząłem budować i do tej pory buduję system Logos.
tu robi, to już nie jest system ani komercyjny, ani do szerszego jakiegoś takiego szerszej publikacji, tylko raczej jako taki mój warsztat, takie środowisko prywatne do różnego rodzaju eksperymentów. I przez kilka lat eksperymentowałem z tymi logikami nieklasycznymi, między innymi logiką temporalną. Stąd nadałem mu nazwę Logos i on ciągle istnieje. Aczkolwiek nie zaprezentuję go Państwu, bo on jest ciągle w trakcie przebudowy. W tej chwili dokładam do tych logik, próbuję dalej uzyskać pewne takie hybrydowe efekty. Cokolwiek to znaczyło, próbuję implementować coś, co się określa jako głębokie sieci neuronowe, czy głębokie uczenie, ale to jest inna kwestia. Proszę Państwa, no, to jest taka wyliczanka tego, co wchodzi w skład tego pakietu, czyli aż 8 systemów w sumie. Co warto powiedzieć? Język, jeśli kogoś to zainteresuje, to sam język reprezentacji wiedzy został zaprojektowany z użyciem słów kluczowych angielskich, co jest bardzo ważne ze względu na pewne przyzwyczajenia. Ale oprócz tego jest kilka e-booków w PDF-ie, które bardzo dokładnie opisują sposób użycia z wieloma przykładami itd., itd. Także może na tym zakończę jakby to, co zrobiłem, to, co w tej chwili robię, czy niedawno robiłem. A teraz chciałbym Państwu pokazać, zwłaszcza tym osobom, które nigdy być może nie widziały systemów sztucznej inteligencji, zwłaszcza z tych takich dominujących paradygmatów w akcji. Od razu Państwu powiem, że one są raczej predysponowane i te predyspozycje można dzielić ze względu na klasę problemu, a nie dziedzinę problemu. Jeżeli chodzi o dziedzinę zastosowań, to praktycznie zastosowania są we wszystkich dziedzinach. Od medycyny, poprzez finanse, bankowość, kwestie zbrojeniowe, obronne i tak dalej, i tak dalej. I może zacznę od takiego, tutaj takiej prostej prezentacji. O. Muszę już niestety zmienić zakres swojego widzenia. To jest taka prezentacja, która ułatwia uruchomienie bez całej tej klikologii, mówiąc tak żargonowo, różnych klas systemów z różnych dziedzin. Po prostu dla każdego systemu przygotowałem pewne takie proste, banalne aplikacje demonstracyjne, co na przykład dla osób początkujących, które uczą się korzystania z tych systemów, ma oczywiście pewne znaczenie. Dla przykładu, sieci neuronowe. Powiedziałem, że wszystkie te systemy mają niesamowicie duży rozrzut zastosowań, aczkolwiek są predysponowane lepiej lub gorzej do określonych klas problemów. Przez klasy problemów rozumiem coś takiego jak klasyfikacja, jak diagnostyka, jak planowanie i tak dalej. Ale diagnostyka to może być medyczna, niekoniecznie medyczna, prawda? Techniczna. Gdy nam się auto zepsuje, jedziemy do warsztatu, to serwisant robi nic innego, tylko zaczyna od dobrej diagnostyki. A tu taki prosty przykład zastosowania, trochę zabawny, sieci neuronowej. To jest zrobione z pomocą lekarki, baza danych do uczenia tej sieci, dlatego że sieci neuronowe to jest klasa systemów uczących się, czyli mających po prostu zdolność do uczenia się, czego nie mają systemy ekspertowe. Mówiłem dlatego o pewnych plusach i minusach, o pewnych zaletach i pewnych słabościach. Ale
plusy mają i jedne, i drugie, i pewne słabości mają i jedne, i drugie. Stąd możliwość komplementarności i w rezultacie nawet synergii. To jest model reakcji stresowej na pierwszy poród. Ale żeby było zabawnie, kogo stres? Ano mężczyzny, pana. Więc proszę zobaczyć, nie wiem czy widać tu te wartości. To są wartości na wejściu do sieci neuronowej. Ten obrazek, oczywiście to nie jest sieć, tu w tym miejscu powiedzmy, trzeba sobie wyobrazić, że tam w tle jest sieć neuronowa. To wchodzi na wejście do sieci, a to są wyniki sieci. Skoro o stresie mowa, no to częstość akcji serca, ciśnienie rozkurczowe, skurczowe i tak dalej. No a z kolei na wejściu, na przykład coś takiego jak stan zdrowia, średni, dobry, leki uspokajające, no wiadomo, że zażycie leków uspokajających powinno poprawić parametry na wyjściu, tak zdroworozsądkowo, prawda? No i zobaczymy, czy Państwo widzą te wartości na wejściu i na wyjściu? Tak? Dobrze. No to przeliczymy ten model i zwróćmy uwagę na tyle, na ile się uda zapamiętać. Może zacznę od wartości takich bardzo dobrych. Czyli stan zdrowia dobry, leki uspokajające zażywa, a jak najbardziej. Wiek młody, współczynnik wagowy, nie wiem, BMI 25, czy to jest dobrze, no chyba w normie. Stopień stresu, no powiedzmy, że to jest taka osoba z natury wyluzowana. Kolejny poród. Wiadomo, że człowiek ma taką naturę, że się przyzwyczaja do pewnych rzeczy. Czyli po przeliczeniu, tu te wyniki powinny być w miarę dobre. Zobaczymy, czy tak będzie. To wyliczyła sieć neuronowa na podstawie pewnego zbioru pacjentów, u których dla parametrów wejściowych zmierzono parametry wyjściowe. Ale to, co ja podaję, to nie są, i na tym polega istota uczenia maszynowego, nie są dokładnie wartości konkretnych pacjentów. Ten wątek jeszcze poruszę. To teraz, żeby może bardziej spektakularnie to pokazać, dam wartości najgorsze. Nie zażywa. Wiek, no tu nie ma wyboru, może wpiszę. Szczerze mówiąc, nie wiem, kto reaguje gorzej. Współczynnik wagowy. Nie, niech będzie taki. Stopień stresu. No, człowiek taki wrażliwy dość. I do tego pierwszy poród. Tu były takie wartości. 147, 150, 89. Przeliczamy, czyli uruchamiam w tle sieć neuronową, która nie widziała takiego przypadku. Bo sieć neuronowa nie uczy się na pamięć. Tak jak większość algorytmów uczących się. Sieć neuronowa ma taką typowo ludzką cechę dodatkową, bardzo ważną. To jest istotne, żeby jej nie przeuczyć między innymi, ale to jest taki aspekt praktyczny. Nie ma czasu, żeby wchodzić w takie dygresje. Czyli rozwiązuje poprawnie, prawidłowo wyuczona sieć problemy, których nigdy na oczy nie widziała. No i przeliczamy model, zobaczymy, wyniki powinny być gorsze. Są gorsze? Zdecydowanie. Z takim ciśnieniem to już trzeba ewidentnie do lekarza iść. Także tu jest medycyna, a może coś z techniki w takim razie, też sieć neuronowa, filtracja sygnałów. Proszę Państwa,
sygnały elektryczne mogą mieć różne przebiegi. No, prąd w gniazdku to jest przebieg sinusoidalny, prawda? Ale nie wiem, czy ktoś z Państwa tu interesuje się na przykład muzyką nowoczesną, nie wiem, rockową, bluesową czy jazzową. Jeśli tak, to może słyszał o czymś takim jak przestery, overdrive, czy fuzz, czy booster. Ten specyficzny efekt brzmienia skrzypiec bierze się z przebiegów trójkątnych czy prostokątnych, a nie sinusoidalnych. No więc druga sprawa, sygnały i również w liniach telefonicznych, no ponieważ jest zjawisko choćby indukcji, każdy przewód, wiemy, w zmiennym polu magnetycznym generuje prąd. No i odwrotnie. W związku z tym przewód działa trochę jak antena i wprowadza naturalny szum na linię. Dlatego jedno z zastosowań między innymi dotyczyło czyszczenia czy też filtracji linii telefonicznych. To już miało miejsce jakiś czas temu. No i Państwo mogą zobaczyć teraz bardzo szybciutko, jak taki proces filtracji może wyglądać. U góry to jest bitmapa. To tylko pokazuje, jak wygląda przebieg zaszumiony, sinusoidalny, a jak powinien wyglądać normalny przebieg sinusoidalny. Natomiast tu pojawią się, tak jak w poprzednim przykładzie, realne dane wejściowe. Po drodze będzie sieć neuronowa, której zadaniem będzie oczyszczenie tego, z tego szumu. Ten szum notabene może się pojawić na giełdach. To nie jest tylko kwestia techniki, kwestia szumu. Zaszumienie na przykład danych giełdowych, takich czy innych, w ekonomii, w różnych zjawiskach. Także jest to problem jak najbardziej realny, ale wydaje się taki dość spektakularny, żeby go pokazać. No to wybierzmy przykład trójkątny, ten, o którym wspomniałem, czyli przebieg trójkątny, między innymi wykorzystywany w takich przetwornikach do gitar elektrycznych. I tu mamy przebieg zaszumiony, a tu po drodze weszła sieć neuronowa i oczyściła sygnał do takiego poziomu, do jakiego powinien wyglądać, czy jak powinien wyglądać. No widać chyba zasadniczą różnicę i skuteczność sieci. Myślę, że tu jest jeszcze inny przykład, ale to już pokazuje pewną ideę. A co z funkcjami logicznymi? To jest ciekawa sprawa. Otóż w pewnym momencie rozwoju sieci neuronowych około 1969 roku zdarzyło się coś takiego, co zatrzymało rozwój sieci neuronowych na długie lata, na ponad 15 lat. Znaczy spowolniło te badania, ale to nie tylko w odniesieniu do sztucznych sieci neuronowych. Dokładnie to samo zjawisko wystąpiło w odniesieniu do podejścia symbolicznego. W 1969 roku ukazała się książka pod tytułem Perceptrons Marvina Minskiego i on tam dokonał krytyki, pokazując zresztą bardzo tak racjonalnie całkiem pewne przypadki, z którymi ówczesne sieci sobie nie radziły. Takim klasycznym przykładem była funkcja logiczna XOR, czyli alternatywa wykluczająca. Ale na czym to w istocie polegało? Tu mamy znaną Państwu koniunkcję. Tak, czyli koniunkcja tabela wartości logicznych. Tu mamy argumenty wejściowe. To jest plik uczący. Normalnie to byłaby baza danych. Ale ponieważ danych jest niewiele, no więc one są w arkuszu kalkulacyjnym, dzięki temu też je dobrze widzimy.
I to jest wyjście, czyli wiemy, że koniunkcja daje wartość 1 tylko dla, w tym przypadku, gdy obydwa argumenty koniunkcji są, mają wartość logiczną 1. I teraz, oczywiście, można byłoby napisać program w C-Sharpie, w C, który po prostu zapamiętał taką tabelę. Ale ten system nauczy się tego, nauczy się logiki. Ja Państwu pokażę, o co tu chodzi. Otóż o separowalność przykładów pozytywnych i negatywnych. Tu akurat ten rysunek może być trochę mylący, czyli krótko mówiąc, chodzi o to, żeby dla dwóch wejść znaleźć sieć neuronowa, wyobrażając sobie od strony matematycznej, co ona robi, ona musi znaleźć taką funkcję, która w przypadku dwóch wartości znajdzie prostą, rozdzielającą wartości pozytywne i negatywne, czyli pozytywne, no, czyli te, gdzie ta jest tu na wyjściu jedynka, i negatywne te, gdzie tu gdzie jest zero. No i tu specjalnie taki wykres Państwu pokazałem. Tu widać gołym okiem, że rozwiązanie jest. Teraz możemy to uruchomić. I teraz proszę Państwa, tu się pojawił dodatkowy wykres, bardzo ważny. Otóż każdy proces uczenia jest obciążony pewnym błędem. I chodzi o to, żeby błąd był jak najmniejszy. Przy czym tu nigdy nie będzie jedynki czy zera, to będą wartości bliskie. Dlaczego? Nie mam czasu, oczywiście potrafię to dokładnie wyjaśnić, ale nie w tym rzecz. Jeżeli prawidłowo sparametryzujemy sieć, bo co ona nam daje, to jest bardzo ważne może dla osób, które nie są zorientowane. W języku wspomnianym C-Sharp, czy generalnie w paradygmatach imperatywnych Pascal, C i tak dalej, Fortran, COBOL, jeszcze coś, musielibyśmy krok po kroku wszystko zaprogramować. Natomiast algorytmy uczące się, czy systemy typu sztuczne sieci neuronowe, dla których metaforą jest ludzki mózg, zwalniają nas od żmudnego procesu programowania. Notabene 3/4 czasu, to się różnie szacuje, 2/3 procesu programowania to jest jego testowanie. A zatem to są duże koszty. Tu jest okno uczenia. Mam nadzieję, że widać pewne napisy. Proszę zwrócić uwagę, to jest epoka, jak się uczy sieć. To jest dla niej plik uczący, czyli jakby źródło wiedzy. Tak jak my się uczymy na przypadkach, ktoś nam coś mówi, powtarza, my się uczymy albo oglądamy pewne zjawiska, no i za którymś razem utrwalamy sobie pewne jakieś stereotypy i przyswajamy pewną ogólną wiedzę, dokonujemy pewnych uogólnień. Epoka to jest obejrzenie przez sieć neuronową wszystkich przypadków uczących. Teraz tu włączę strukturę sieci. To jest sieć już wielowarstwowa. Nie ma czasu, żeby szerzej omówić, dlaczego wielowarstwowa. To są wejścia, bo mamy dwa argumenty, prawda? X1, X2 dla tej prościutkiej funkcji logicznej AND, czyli koniunkcji. Tu mamy tak zwaną warstwę ukrytą. To jest bardzo ważne. Ja za chwilę przejdę do takich bardzo współczesnych już zagadnień. I tu jest wyjście. Jest jedno wyjście, to są neurony. Tak to nazywamy. Jedno wyjście, dlatego że no, funkcja logiczna zwraca jedną wartość, prawda lub fałsz. Czyli wystarcza nam jeden neuron.
Te dwa pełnią rolę pomocniczą, też nie ma czasu, żeby tłumaczyć. Generalnie ona powinna odnaleźć właśnie tę funkcję liniową, która rozdzieli. Ale ta sieć znajduje również funkcje nieliniowe, co daje jej sieciom neuronowym o tej architekturze pewną przewagę nad niektórymi metodami statystycznymi w prognozowaniu. I to jest jedno z poważnych i bardzo skutecznych zastosowań sztucznych sieci neuronowych. No ale zastosowanie to jest temat na co najmniej 2 godziny. Czyli tak wygląda prościutko ta sieć. Można sobie zaprojektować dowolną inną, można tam 30 neuronów w warstwie ukrytej zrobić. Tylko po co? Dobrze, czyli inicjalizujemy i uruchamiamy proces uczenia. Proszę obserwować. Proszę Państwa, żeby to zobrazować, żeby nauczyć się takiej tabeli wartości logicznej, no zależnie od osoby wystarczy jedno spojrzenie, no góra chyba 3-4, żeby to zapamiętać. Niektórym osobom może 10 potrzeba. No to zobaczmy, ile sieć neuronowa będzie obserwować, żeby osiągnąć odpowiednio niski błąd. Jeśli sieć jest prawidłowo sparametryzowana, bo nie programujemy, ale za to ciężar idzie na eksperymentowanie, to krzywa błędu na wyjściu powinna maleć asymptotycznie do osi OX. Zobaczymy, czy tak się stanie. No jak widać, tu są epoki, proszę zobaczyć. Może wystarczy 5200 epok. No można by w tym momencie, gdyby to dotyczyło człowieka, to pierwszy z brzegu neurolog by stwierdził Alzheimera. Ale to tak tytułem żartu, natomiast to się tylko wydaje, że to jest jakiś problem. Nie, to jest zupełnie normalne. No i teraz zobaczmy, czy sieć się nauczyła. No to wpiszmy tu jakąś wartość, na przykład 1 i 0. No wiemy, że 1 i 0 powinno dać na wyjściu wartość bliską 0. Powiedziałem, że bliską. Nie dokładnie 0 z pewnych względów. No zobaczymy. Jest 0,048. Nie wiem, czy to widać. Widać? Tak? Czyli wyuczyła się. No to teraz może drugi skrajny przykład. 1 i teraz oczekiwalibyśmy wartości bliskiej 1. Zobaczymy, czy się wyuczyła. Jest 0,94. Tak? Już wiem, że Państwo to widzą. Czyli proszę Państwa, widzieli Państwo proces uczenia sieci na bardzo prostym przykładzie, bo tu nie chodzi o to, żebym ja tu jakieś fajerwerki robił, zwłaszcza dla osób, które pierwszy raz mają kontakt z tą technologią, żeby po prostu było widać to, żeby sam problem nie był problemem, tylko żebyśmy mieli bardzo prosty problem i zobaczyli, jak dość potężne narzędzie, to w sensie klasy systemów, jakimi są sieci neuronowe, radzą sobie, no na przykład w sumie z bardzo prostym problemem. Z tym XOR również sobie radzą i tu wspomniany Marvin Miński bardzo spowolnił, jak powiedziałem, przepraszam, to moja myszka trochę wymaga sparametryzowania, bo ona jest... Proszę Państwa, tu oczywiście jest wiele innych przykładów. Nie będę pokazywał, to są akurat okna z tego systemu Logos, który buduje i widać pewne reguły temporalne.
Ja to pominę, bo to jest taki już... Tu poszedłem troszeczkę odruchowo. O, co tu? Tak. Nie wiem, czy Państwo widzą to normalnie? Tak. Dobrze. Przepraszam, ile mamy jeszcze czasu? 15 minut. Dziękuję. Proszę Państwa, ja przygotowałem również taką bardzo ważną kwestię dotyczącą skali problemu sztucznej inteligencji, żebyśmy mieli w ogóle świadomość, co to jest za problem, dlatego że gdy padają pytania o teraźniejszość, a zwłaszcza przyszłość sztucznej inteligencji, to rozumienie skali problemu jest niezwykle ważne. Ale ze względu na czas, ja to na razie zostawię, przejdę dalej. Pominę też inne systemy. O, kolejne zagadnienie. Złożoność obliczeniowa. To też, tak jak skala problemu, ma duży związek ze sztuczną inteligencją. W programowaniu, w inżynierii oprogramowania złożoność obliczeniowa, no to jest, po prostu liczy się. Najprościej, ja Państwu tu napisałem, to jest po prostu zliczenie, ile dany algorytm, dany program wymaga zasobów pamięciowych, zasobów czasu, no a współczesne architektury zasobów w postaci liczby procesorów. I bardzo dobrze ilustrują pewne zjawiska, które się dzieją tu w ramach sztucznej inteligencji w taki spektakularny sposób, czyli przełamywanie kolejnych barier, które były zarezerwowane dla ludzi. Oczywiście mógłbym podać zupełnie inne przykłady z dziedzin takich jak medycyna czy technika, no ale to znowu wymagałoby wiele czasu. Więc wybrałem tu gry jako coś intuicyjnie dla każdego znanego, a może nawet w praktyce, czyli szachy. Złożoność obliczeniowa w praktyce szachów. 10 do potęgi 134. Jak to jest dużo? To jest jedynka ze 134 zerami. Nikt z nas nie jest w stanie tego objąć intelektualnie. Matematycznie tak. Można to nawet pomnożyć przez podobną liczbę. To nie jest problem. Ale zrozumieć, jak to jest dużo. Więc żeby pomóc sobie, przygotowałem dla Państwa takie dwie dane. Jeżeli komputer liczyłby problem szachów oszacowany na taką... To jest, innymi słowy, to 10 do 134, są troszkę mniejsze też oszacowania, 10 do 120, nie ma znaczenia. To jest ten rząd wielkości. To jest liczba wariantów. Dlatego, że gdybyśmy rozpisali grę w szachy, to ono by stworzyło takie hiperdrzewo. Czy megadrzewo raczej, albo jeszcze gigadrzewo. Nie. Jakkolwiek, jakiegokolwiek przymiotnika by to użyć. Po prostu ja robię ruch, mam ileś możliwości, przeciwnik robi ruch, ale on też ma ileś możliwości i gdyby to rozrysować, to tworzy się takie drzewo i na końcu gdzieś są tak zwane liście, w sensie teorii grafów. A zaczynamy od tak zwanego korzenia. No i tych wariantów gry jest tyle. Czyli jeżeli milion wariantów w ciągu sekundy komputer by wykorzystując swoją brutalną siłę, tego pojęcia się używa jako brute force, czyli brutalna siła polegająca na ogromnej szybkości, dużo większej niż nasze neurony procesorów, to taki komputer potrzebowałby 10 do potęgi 120 lat, żeby to przeanalizować.
Dlatego przeciętny szachista może przeanalizować zaledwie kilka ruchów do przodu. Jeden, dwa ruchy do przodu, jeden może jeden krok do przodu, to zależy, a arcymistrz na pewno trochę więcej. Ale znowu, co to jest 10 do 120? Otóż największa znana mi liczba, która ma nazwę, to jest Google. Tak się to wymawia. Proszę Państwa, notabene bardzo poprawnie się to może Państwu kojarzyć z pewną firmą. Google. To się wzięło stąd właśnie. Google jest największą liczbą, tak, w takim sensie jak nazywamy coś tysiącem, milionem, miliardem, bilionem, trylionem, kwadrylionem i tak dalej. No to tam gdzieś na końcu jest Google. Co to jest Google? 10 do potęgi setnej. Łatwo zapamiętać. Czyli jedynka i 100 zer. Ale dalej nie wiemy, nie czujemy tego, ile to jest. Jaka to jest skala złożoności do rozwiązania. Czyli brutalna siła żadnego komputera nie ma szansy rozwiązać tego typu problemów. Bez sztucznej inteligencji. Co zaraz wyjdzie. Proszę Państwa, żeby ułatwić zrozumienie, jaka to jest skala, myślę, że wszyscy wiemy, Wszechświat ma około promień 13,7 miliardów lat świetlnych. Szacuje się, że jest 100 miliardów galaktyk w tej widzialnej części Wszechświata. 100 miliardów galaktyk, takich jak ta nasza, w której żyjemy. Nasza galaktyka ma około 100 miliardów gwiazd, czyli pomnóżmy, przyjmijmy średnio, że każda galaktyka ze 100 miliardów ma 100 miliardów gwiazd. Teraz wokół każdej gwiazdy załóżmy, że może krążyć kilka planet. Wokół każdej planety może krążyć jeden księżyc. I tak dalej, i tak dalej. A gdzieś tam na jednej z tych planet jest aula wspaniałej uczelni. I taka myszka, która nie podejmuje się nawet powiedzieć, ile atomów ona ma. Proszę Państwa, więc to jest taka liczba, że liczba wszystkich atomów w tych obiektach, które wymieniłem, tak ogromnych i tak licznych, to 100 miliardów gwiazd, no nasze Słońce jest gwiazdą. No wiem, tu już jest problem. I wyobraźcie sobie, ile tam jest atomów zgromadzonych. To ta liczba kombinacji gry w szachy jest większa niż wszystkie atomy we Wszechświecie. I to o dużo większa. To jest bardzo ważne, żeby nabrać pewnego respektu dla metod sztucznej inteligencji, ale z drugiej strony wyzwania, które nas oczekuje. I teraz już, bo to było, myślę, ważne, żeby to zaakcentować. Przechodzę teraz do tych takich punktów krytycznych. Początkowo to miało charakter taki hobbystyczny, w ogóle sztuczna inteligencja, zresztą ona jest właśnie tak stara jak, czy młoda jak informatyka. W 1952 roku napisano pierwszy program do gry w kółko i krzyżyk. No taka gra, w którą się grało w szkole podstawowej, prawda, na jakichś takich nudnych zajęciach, myślę. Co było bardzo naganne oczywiście. Proszę Państwa, i przyszedł w końcu rok 96. Komputer firmy IBM Deep Blue, przygotowywany układ wieloprocesorowy, ale nie posługujący się, już Państwo wiedzą, brutalną siłą, czyli to, że procesor miliardy operacji na sekundę, operacji zmiennoprzecinkowych do tego wykonuje, a do tego się mnożymy przez liczbę procesorów czy koprocesorów i tak dalej, i tak dalej. Deep Blue wygrał z arcymistrzem szachowym. On tam początkowo miał pewne zastrzeżenia, ostatecznie przegrał i w tym momencie sztuczna inteligencja, która była tam wykorzystana, no znowu czas mnie tu ogranicza, umożliwiła pokonanie kolejnej granicy. Ale jakby to było tego mało, wkrótce, to jest 96 rok, jest gra dużo bardziej skomplikowana od szachów. Tu
mają Państwo nazwisko pewnego pana, który powiedział, że jeśli szachy są królem gier, to gra Go jest cesarzem gier. Tak wygląda gra Go. Zwykłe kamyczki, żeby mogli Chińczycy na przykład sobie tam kiedyś na plaży wyrysować 19 kolumn, 19 wierszy i przesuwać po tym. To jest zupełnie inna strategia, też nie ma na to czasu. Powiem tylko teraz tak, że po wygranej Deep Blue, no oczywiście to była wielka reklama dla firmy IBM, kilka firm, w tym znany nam Facebook i Google właśnie, zaprosiło naukowców z kilku uniwersytetów amerykańskich, tworząc zespoły do opracowania systemu sztucznej inteligencji, który pokonałby człowieka w grę w Go, co wydawało się bardzo trudne. I na placu boju pozostała firma Google. Podałem tu Państwu jako taką ciekawostkę pewne wyniki. Tu ciekawe rzeczy można powiedzieć, jak ją uczono, w jaki sposób i tak dalej. To znaczy, krótko, jednym zdaniem. Uczono ją w pewnym momencie w rywalizacji z innymi systemami. W momencie, gdy wygrała 499 gier do jednej, przegrywając jedną zaledwie, z innymi systemami, nie wiem, czy Facebooka akurat też, pokuszono się o grę z arcymistrzami, jeśli oni się tak nazywają w tej grze, czyli już ludźmi. To są nazwiska ludzi, można się domyślać, że Chińczyków. W pierwszym przypadku 5-0 dla systemu AlphaGo, w drugim przypadku 4-1 dla AlphaGo i tak dalej. Proszę Państwa, w tym momencie, biorąc pod uwagę prawo Moore'a i tak dalej, człowiek już nie ma szans w zasadzie, w mojej opinii, jeśli chodzi o złożoność typu szachy, typu Go i tak dalej. Ale firma IBM nie próżnowała, stworzyła system Watson. To jest system i dlatego trochę czasu poświęciłem sieciom neuronowym, żeby osoby, które pierwszy raz no, widzą coś takiego, bo na pewno słyszały, ale jak to się uczy choćby, żeby wiedziały z grubsza, o co tu chodzi. Tam zastosowano trochę inną, pewną modyfikację tego sposobu uczenia, który tu jest zaimplementowany w tym systemie. Mianowicie głębokie uczenie. To znaczy w koncepcjach niektórych pomysłodawców chciałoby się, żeby były nie dwie, tak jak tu, warstwy ukryte, czyli te neurony, które są poza wejściem i wyjściem, a nawet do 100 powiedzmy. To rodzi wiele innych problemów, ale daje takie wrażenie, że wtedy dopiero to będzie superpotężna sieć. Inna rzecz, że w naszej korze mózgowej, która ma gdzieś tam 6 mm grubości średnio, mamy 6 warstw neuronów, tylko one jakby działają jednokierunkowo. Nie ma wstecznej propagacji błędów, a ten algorytm uczenia wstecznej propagacji błędów jest powszechnie tu stosowany właśnie w tym głębokim uczeniu również. To taka ciekawostka, tu w ogóle warto byłoby nawiązać do pewnych elementów neurologii. Niestety nie ma na to czasu. I jednym z wyzwań w mojej ocenie, nawet trudniejszym niż Go, nie w sensie kombinatorycznym, tylko semantycznym, było zastosowanie tego systemu Watson, dokładnie tak jak ten od Sherlocka Holmesa, przyjaciel, do gry Geopards. Jest ponoć, polska wersja, bo niektóre programy są licencjonowane. Geopards to nie są żadne koty typu Lamparty, tylko to po angielsku znaczy tyle, co niebezpieczeństwo mniej więcej.
Ale na czym to polega? Że jest odpowiedź, krótko mówiąc, grający dostaje odpowiedź, a jego zadaniem jest zadać pytanie, dla którego ta odpowiedź jest odpowiedzią. To nie jest prosta sprawa. To już wymaga wiedzy semantycznej. To wymaga ogromnej erudycji. I ten system Watson, tu dlatego tu jest napisana chmura, tu jeszcze inne bardzo ciekawe rzeczy wchodzą w rachubę, to ma związek z Big Data i tak dalej, i tak dalej. I dałem tu przykład, to akurat nie jest mój przykład, tu powinienem podać źródło, ale ono mi gdzieś umknęło, tylko to nie jest żaden problem, żadne odkrycie. Ja to może przeczytam, jeśli to nie jest widoczne. Czyli grający dostaje pytanie, właściwie odpowiedź, bo to jest problem, nie pytanie, problem, w formie odpowiedzi. Był to syn Mieszka I oraz pierwszy koronowany władca Polski. Jak brzmiało prawidłowe pytanie? Proszę sobie teraz wyobrazić komputer, który ma rozwiązać jakiś problem. On musi nie tylko to zrozumieć, w sensie języka, ale musi zrozumieć sens tej odpowiedzi, a także musi mieć dostęp do danych historycznych, bo to nie jest tak, że on ma wyłącznie zadania czy problemy dotyczące królów. Bo w następnym problemie to może być kwestia dotycząca, nie wiem, Ludwika Pastera. Czyli to jest dostęp do big data, do chmury danych i tak dalej. No i jaka jest prawidłowa odpowiedź? Kim był Bolesław Chrobry? Jeśli Państwo to przeanalizują, to jest prawidłowe rozwiązanie. I jeśli się zastanowimy, to jest niezwykle trudny problem dla każdego komputera, dla sztucznej inteligencji. Tu zastosowano bardzo zaawansowaną sztuczną inteligencję opartą o technologię sieci neuronowych, którą Państwu pokazałem, tylko zastosowano głębokie uczenie, czyli tych warstw ukrytych jest, tak najprościej mówiąc, więcej, bo z reguły stosowano do dwóch. Najczęściej jedna wystarczała. Proszę Państwa, i ponieważ już podejrzewam, że czas dla mnie się kończy, chciałem tylko zwrócić uwagę na konsekwencje ekonomiczne. To jest rzecz, czy gospodarcza, jak to woli. Dlaczego zwracam na to uwagę? Dlatego, że po pierwsze, nawet mi zadano kilka razy ostatnio przy okazji jakichś artykułów popularno-naukowych pytanie, czy sztuczna inteligencja stanowi zagrożenie. Bowiem Stephen Hawking powiedział, profesor Stephen Hawking powiedział, że tak, że jest to ogromne zagrożenie. Wcześniej powiedział, że ogromne zagrożenie jest ze strony kosmitów. I ja się nie zgadzam ani z jedną odpowiedzią, ani z drugą odpowiedzią. Potrafię to uzasadnić. O co chodzi? Natomiast odpowiedziałem w ten sposób, że zagrożenie oczywiście istnieje. Abstrahując od tego, że sztuczna inteligencja może rzeczywiście nas kontrolować, ale to jest tak jak bomba atomowa, która jest w użyciu ludzi. To od konkretnego człowieka zależy, czy on włoży kluczyk i naciśnie. Sama bomba nie zagraża. Bardzo taka prosta analogia do tego, żeby wyjaśnić, o co mi chodzi. Natomiast w dłuższej i już obecnie, czyli już obecnie i dłuższej, może poprawnie, dłuższej perspektywie, sztuczna inteligencja realnie nam zagraża na rynku pracy. Otóż oglądałem kilka debat ekonomicznych, czy jakichś tam tak zwanych gadających głów o problemach rozwoju, gospodarki i tak dalej, i tak dalej.
I czegoś mi brakowało. Otóż, zwłaszcza gdy pewnego dnia zobaczyłem wykres, nie będzie widać. Proszę Państwa, wyobraźmy sobie zwykły układ współrzędnych i teraz na nim mamy dwie krzywe. Produktywności, nie definiując jej, wiem o co chodzi, tak, po prostu ile produkujemy. I druga krzywa w tym samym układzie, na osi OY jest procent produktywności, czyli w górę rośnie produktywność, a na osi OX jest czas. I jest rok, i teraz tak, do roku 73 te dwie krzywe produktywności, czyli po prostu tego, ile wyprodukowano aut, ile wyprodukowano butów, ile wyprodukowano czegoś tam, było skorelowane ze wzrostem płac. W 73 roku zaczęło się robić coś dziwnego. Mianowicie krzywa płac, właściwie ta taka prawie prosta płac, zagięła się, spłaszczyła się i zaczęła być niemal konstans. Równolegle do osi OX z czasem. 73 rok. W roku 2013 na tym wykresie produktywność cały czas idzie po linii prostej mniej więcej do 100%, czyli pomiędzy 73 rokiem a 2013 produktywność wzrosła o 100%. A płace? Może wypadałoby, żeby o 50 chociaż. A płace wzrosły o minus 13%. No bo przecież jeszcze inflacja jest, tak? Czyli nie tylko nie rosły, ale jeszcze spadły płace. No i to widać i pewne zjawiska są widoczne. I te zjawiska się przekładają na problemy z zatrudnieniem. I to nie jest tylko tak, że to jest tylko problem jakiś tam w Polsce, że ktoś na przykład po studiach ma problem z pracą. To jest w Chinach, to jest w USA. A akurat ta krzywa pochodzi z USA, z danych z USA. Także tu bym upatrywał zagrożenia. Proszę Państwa, no dużo by o tym mówić. Takim signum temporis na koniec, tu są zdjęcia z pierwszego protestu w ubiegłym roku przeciwko sztucznej inteligencji. Ludzie zaczęli się obawiać sztucznej inteligencji. Nie wiem, czy widać te napisy. Drugie zdjęcie. Ludzie, a nie sztuczna inteligencja. Stop robotom. Proszę Państwa, czas nieubłaganie dobiegł końca. Ja dziękuję Państwu za uwagę. No, musiałem się rzeczy, tak jak mogłem, skompresować, że tak powiem, to, co miałem do przekazania. Dziękuję. Dziękuję bardzo, jeśli...